częścią Kościoła są wierni. Tak naprawdę to oni go tworzą. Uważam więc, że tylko katolicy mają realny wpływ na to, aby swój Kościół oczyścić. Skoro mówią, że go kochają i chcą być jego częścią, powinni robić wszystko, by się oczyścił, bo inaczej też niestety są częścią tego pedofilskiego procederu, który trwa w Kościele katolickim od lat. Czy nie lepszy byłby ich Kościół, gdyby był czysty? Gdyby zajmował się tym, czym powinien, a nie krzywdził dzieci i interesował się innymi rzeczami, które do niego nie należą, czyli prawami kobiet i polityką? Kościół sam się nie oczyści, nie tylko nie chce tego zrobić, ale i sam spłyca skalę tego przestępstwa. Katarzyna Nowak, sama. Witaj w 17 odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Redelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy około czytelnicze. I jak już pewnie wiecie, książka, o której dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, nosi tytuł Sama. Jej autorka funkcjonuje pod pseudonimem Katarzyna Nowak, ponieważ chce pozostać anonimowa. Książka została wydana dopiero co. Jest to świeżutkie wydanie z września 2021. Teraz jak to nagrywam, jest 22 września. Wydaje mi się, że książka mogła mieć premierę tydzień czy półtora tygodnia temu. Wydana została przez wydawnictwo Świat Książki. I jeśli miałabym określić, z jakiego gatunku jest to książka, to powiedziałabym, że jest to, może tak trochę poetycko to ujmę, ale jest to dramat pisany przez samo życie. Jest to książka w zasadzie autobiograficzna. To nie jest do końca reportaż, bo jednak jest tutaj dużo emocji i jednak autorka to wszystko opisuje ze swojej perspektywy, brała w tym udział i opisuje po prostu horror, jaki właśnie autorka przeżyła. Książka nie jest gruba, ma nieco ponad 200 stron, chyba 220 kilka. Jej format to nieco węższy niż zeszyt szkolny A5. Książka jest lekka, bo jest wydana na takim właśnie żółtawym, lekkim papierze, ale dobrej jakości jak najbardziej. Okładka jest miękka i zawiera skrzydełka. Objętościowo to jest lektura na 1-2 wieczory. Jeśli oczywiście dasz radę emocjonalnie, bo bynajmniej nie jest to lekka lektura. No i jeszcze z takich formalnych informacji, czy może technicznych informacji. Książka jest też w formie e-booka, jest dostępna również w abonamencie na Legimi. Na chwilę obecną nie znalazłam jej w Empik Go i nie znalazłam też audiobooka, nie wiem czy jest planowany. W jaki sposób ta książka do mnie trafiła? O sprawie Kasi wiem mniej więcej od 2019 roku i od tamtej pory śledzę też jej facebookowego bloga, którego Wam polecam i który też zalinkuję w opisie do tego odcinka. No i gdy zaczęła go właśnie prowadzić, to ja niedługo potem na niego trafiłam. Ten blog również opisuje przeżycia Kasi, która w tamtym czasie jeszcze była w trakcie walki sądowej, o czym opowiem trochę później. No i teraz już jest to wszystko za nią i mając wreszcie, tak mi się wydaje, w życiu trochę spokoju, właśnie postanowiła nie tylko pisać na blogu, ale też zebrać wszystkie te swoje doświadczenia i przeżycia w jedną książkę. Kiedy tylko ogłosiła, że ją wyda, no to ja od razu wiedziałam, że będę chciała tą książkę przeczytać i że pewnie ją kupię krótko po premierze, natomiast od czasu, kiedy ta informacja została ogłoszona do momentu wydania minęło parę miesięcy, no a ja zaczęłam prowadzić ten podcast, dlatego też napisałam po prostu do wydawnictwa z prośbą o egzemplarz recenzencki, no i w ten sposób otrzymałam książkę, także jest to pierwszy taki egzemplarz w mojej karierze, można powiedzieć, natomiast dostałam tak niezobowiązująco tą książkę i ten odcinek nie jest żadną formą współpracy z wydawnictwem. Jej historia właściwie od samego początku była naznaczona cierpieniem i krzywdą, ponieważ Kasia pochodzi z domu, w którym oboje rodziców cierpi na chorobę alkoholową i to w takim jednym z najgorszych, najbardziej drastycznych przebiegów, to znaczy
Ten alkohol jest obecny praktycznie na co dzień, jest go dużo, rodzice upijają się w znacznym stopniu, w związku z czym w domu są krzyki, agresja, rodzice atakują siebie nawzajem fizycznie, słownie i obrywają również rykoszetem dzieci. I niestety w niewielkiej wsi w latach 90. nikt nie reaguje, nikt nie pomaga. Sąsiedzi, nauczyciele, instytucje, wszyscy po prostu odwracają wzrok i udają, że nie widzą śniaków, że nie widzą też biedy, że nie widzą zaniedbań i nic się nie zmieni. Kasia boi się o tym komukolwiek powiedzieć, otworzyć się, jest nieufna, no mimo wszystko ona kocha swoich rodziców i nie chce być w żadnym razie z nimi rozdzielona, zabrana do domu dziecka, który się jawi jej po prostu jako najgorszy koszmar w tamtym momencie. Jednak pewnego dnia jeden z nauczycieli zauważa, że dziewczynka ma jakiś problem i stara się do niej dotrzeć, zbliżyć. I po jakimś czasie, po wielu próbach, w końcu Kasia zdobywa się na zaufanie wobec niego i otwiera się przed nim. Dziewczynka ma wtedy 12 lat, jest w 6 klasie szkoły podstawowej i chociaż pozornie wydaje się, że może to oznaczać wreszcie jakąś zmianę w jej życiu na lepsze, niestety jest wprost przeciwnie, ponieważ tym nauczycielem jest ksiądz o skłonnościach pedofilskich, o czym oczywiście Kasia w tamtym momencie nie ma pojęcia. I po prostu ksiądz ten upatrzył ją sobie jako łatwą ofiarę, jako dziewczynę z domu przemocowego, dziewczynę, która no właściwie od dziecka ma syndrom ofiary i funkcjonuje już w takich toksycznych schematach, no i po prostu postanowił to wykorzystać. To, co spotkało tą dziewczynę, to jest naprawdę prawdziwy horror i jestem nawet skłonna powiedzieć, że nawet twórcy filmów grozy nie zdobywają się na to, by pokazywać na ekranie takie rzeczy, które ją spotkały. Mamy tutaj molestowanie seksualne, później liczne gwałty, bicie, zastraszanie, przemoc psychiczna, głodzenie w tym, niechciana ciąża i aborcja przed ukończeniem 13 roku życia. 2 lata Kasia przebywała pod opieką, i robię tutaj ogromny cudzysłów na słowo opieka, księdza, który przez większość tego czasu przetrzymywał ją po prostu pod kluczem w pustym mieszkaniu. Na początku jeszcze chodziła do szkoły, do innych szkół, ponieważ została zabrana z domu rodzinnego za zgodą rodziców, ale później już uznał, że jest to zbyt niebezpieczne i po prostu trzymał ją pod kluczem w pustym mieszkaniu przez wiele, wiele miesięcy. Ja tutaj nie będę opisywać tych wszystkich okropności, bo też nie o to chodzi. Jednak ostrzegam, że to po prostu zdecydowanie nie jest książka dla osób o słabych nerwach. Tylko dla mocnych nerwach i dla takich, które po prostu wiedzą, na co się piszą. Jeśli miałabym opowiedzieć tak mniej o samej historii Kasi, a więcej o tej książce jako takiej, to mogę powiedzieć tyle, że jest ona bardzo konkretna, nierozwleczona. No, dziewczyna opowiada wszystko, co musi zostać opowiedziane i czyni to w prostych słowach, dlatego czyta się to bardzo płynnie, historia jest opowiedziana obrazowo i dużo jest tutaj też emocji, nie ma się jakby co dziwić też, które pozwalają się identyfikować z bohaterką i no naprawdę ogromnie jej współczuć i w jakiś sposób wczuć się w jej sytuację, chociaż oczywiście nikt, kto nie był w takiej sytuacji, nie może pewnie tego zrozumieć i wyobrazić sobie, jakie to musi być straszne. I też chciałabym zaznaczyć, że to nie tak, że tych brutalnych opisów jest bardzo dużo, bo to stanowi tylko jakąś część książki, ważną, kluczową część, ale no nie wiem, może 30% książki opowiada już bezpośrednio o tej, o tym przebywaniu pod opieką księdza. Później jest no, opisana cała droga, która miała miejsce no, właśnie później, więc tych brutalnych opisów nie jest bardzo dużo, jednak no, w tych rozdziałach, które już są temu poświęcone, tym 2 latom spędzonym z księdzem, no, siłą rzeczy jest po prostu tego zagęszczenie. I jestem przekonana i nawet wiem, bo autorka o tym wprost wspomina, że te opisy zostały znacznie skrócone, okrojone ze szczegółów, a mimo to są no, bardzo drastyczne i tym bardziej według mnie jest to przerażające, że nie poznajemy tych najgorszych kwestii i też to wszystko jest no, opisane tak ogólnikowo, bez zagłębiania się jakby w te brutalne szczegóły, natomiast te same zdarzenia są po prostu na tyle drastyczne, że i tak czytanie tego jest no, trudne po prostu.
Kasia opisuje całą swoją historię od wczesnego dzieciństwa, właśnie poprzez to, co się stało, gdy miała 15 lat i prawda wtedy wreszcie wyszła na jaw. Później miały miejsce procesy karne, które musiała przejść jako nastolatka, pobyty w domach dziecka, w szpitalu psychiatrycznym, a później jak stawała powoli na nogi i przechodziła przez procesy cywilne. No i jak obecnie wygląda jej sytuacja w związku z wygranym, jak najbardziej słusznie, dużym odszkodowaniem. I tutaj ta historia Kasi jest na tyle wyjątkowa, że dziewczyna jest pierwszą osobą w Polsce, która wygrała proces cywilny zasądzający nie tylko księdza, ale po prostu całą instytucję. W tym przypadku jest to zakon Chrystusowców, do którego on należał. I to jest naprawdę niesamowita sprawa, dlatego że w końcu sąd uznał, że nie tylko odpowiedzialność ponosi jednostka, która dopuszcza się okrutnych czynów, ale też cała instytucja, z którą jest on związany. No a warto też podkreślić, że w przypadku księdza, no to ten związek z instytucją jest głębszy niż taka zwyczajowa relacja pracownik-pracodawca, dlatego że księża jako osoby fizyczne nie posiadają praktycznie żadnego majątku, tylko dysponują majątkiem kościoła i są właściwie na jego utrzymaniu, więc ten związek jest dużo głębszy i nie jest to do końca tak, że ktoś ma takie życie niezależne w oderwaniu jakby od tej instytucji, dla której pracuje, tak? No i właśnie to, co w tej książce przeraża najbardziej, to ludzka obojętność. Dlaczego właśnie zakon musi wypłacić to odszkodowanie? Dlatego, że dziewczynka właśnie wraz z księdzem wielokrotnie przebywała również wśród innych księży na plebanii i to nie na jednej plebanii. I wtedy również dochodziło do wykorzystania i gwałtów i o ile nie wiemy o tym, Kasia o tym nie wspomina, żeby jakby w samych gwałtach i wykorzystywaniu brało udział więcej osób niż ten jeden ksiądz, o tyle no ktoś musiał o tym wiedzieć, bo przecież dwunastolatka przebywająca z księdzem i mieszkająca z nim w jednym pokoju, śpiąca z nim w jednym pokoju, w którym zdaje się jest tylko jedno łóżko, no jakby myślę, że musiało to wzbudzić pewne podejrzenia po prostu wśród osób, które tam przebywały i niemożliwe jest to, że nikt o tym nie wiedział. Zresztą też wiemy o tym od Kasi, że po prostu byli tacy księża, którzy wiedzieli o wszystkim, prosto. Po prostu nikt się tym nie zainteresował, nie uznał, że to coś niewłaściwego, coś, co może należałoby ukrócić, przerwał, a wszyscy wiedzieli. I mało tego, nie chodzi tutaj tylko o osoby duchowne i o związane bezpośrednio z kościołem, bo po drodze między innymi bohaterka przebywała u zaprzyjaźnionej z księdzem psycholożki, której mieszkała na co dzień, a na weekendy była w cudzysłowie wydawana z powrotem księdzu i wykwalifikowana psycholożka pracująca między innymi z dziećmi nie zauważyła, tak, że coś tutaj jest nie tak. Oprócz tego chodziła przez jakiś czas w tym początkowym etapie do szkół, do których właśnie ten ksiądz ją zapisywał. Była kilka razy w szpitalu, przejeżdżała też kilkukrotnie przez granicę razem z księdzem i nikt się nie zainteresował tym, że dziewczynka jest pod opieką księdza, który nie jest jej opiekunem prawnym. Strażnicy na granicy, lekarze i pielęgniarki w szpitalu, no i oczywiście znajomi księdza, którzy musieli wiedzieć mniej lub więcej. I dla mnie chyba najbardziej takie oburzające jest kwestia właśnie tych pobytów w szpitalu i lekarzy i pielęgniarek, bo przecież dobrze wiemy, że osoba nieletnia nie może mieć teoretycznie wykonywanych żadnych zabiegów, zwłaszcza nie takich, które bezpośrednio nie ratowałyby życia, bez zgody prawnego opiekuna, a ksiądz nie był prawnym opiekunem i mimo to kilkukrotnie bywał z nią u lekarza i w szpitalach i po prostu nikt nic z tym nie zrobił, no to chyba najbardziej w całej tej historii mi się nie mieści w głowie. No i z całej tej książki maluje się naprawdę smutny obraz Polski, w której nikt nie dał ofierze po naprawdę okropnych, traumatycznych przejściach należytego wsparcia już nawet po tym, kiedy wszystko wyszło na jaw. W placówkach wychowawczych i w szpitalu psychiatrycznym nie było w ogóle wsparcia psychologicznego, mimo że w tych miejscach psychologowie teoretycznie pracują.
I już zwłaszcza szpital psychiatryczny jest tutaj opisywany trochę jak z horrorów. Niewiele empatii i zrozumienia w stosunku do pacjentki i takiego po prostu ludzkiego podejścia. Zwłaszcza, że no, Kasia ze względu na to, jak wielką traumę przeżyła, no, była trudną pacjentką, była oporna na leki. Nie radzono sobie z nią, ona miała liczne próby samobójcze w trakcie tych pobytów i po prostu to, jak się z nią obchodzono, naprawdę no, woła o pomstę do nieba, jest przerażające. I jest to naprawdę straszne, że na początku XX wieku, bo z moich obliczeń wynika, że było to około 2008 roku, mniej więcej 2008-2010, w kraju, który teoretycznie jest cywilizowanym, po prostu działy się takie rzeczy. Jeśli chodzi o to wsparcie psychologiczne, no to ja wiem, że to jest duży problem taki systemowy, że często personelu jest za mało, jest źle opłacany, niewykwalifikowany może odpowiednio. Natomiast no właśnie najgorsze jest to, że brakuje po prostu takiego ludzkiego podejścia w tej historii i takiego zwyczajnego po prostu wsparcia. Bardzo, bardzo niewiele osób coś takiego dziewczynce okazało, a przypominam, że ona miała 15 lat, kiedy w końcu jakby to wszystko wyszło na jaw, kiedy skończyła się jej właściwie no gehenna. I w tym czasie, od tego 15 do 18 roku życia, też musiała przejść na przykład ten proces karny, tak, zeznawać przeciwko księdzu, który swoją drogą został ostatecznie skazany na 4 lata więzienia. Po prostu no to się w głowie nie mieści, ale to jest temat na inny w ogóle podcast. W każdym razie no dziewczynka miała 15 lat, była po strasznych przejściach i pracownicy wymiaru sprawiedliwości, może tak ogólnie powiem, no nie wykazali się tutaj jakimś takim specjalnym wsparciem, opieką. Wydaje mi się, że dużo było braków, łącznie z tym, że miała nie być narażona na widok swojego oprawcy w trakcie procesu, a na ten widok została narażona, co jest w ogóle no niewyobrażalne i nie powinno nigdy mieć miejsca. To, jak trudne to jest i jakby mimo tego, że minęło od tamtego czasu już kilkanaście lat, Katarzyna jest teraz dorosłą kobietą, z tego co wiem ma około chyba 28 lat, no to to jest coś, co po prostu zostanie z nią na zawsze i co jest bardzo, bardzo trudne do przepracowania, przejścia i normalne życie po czymś takim jest, wydaje się, praktycznie niemożliwe, więc myślę, że też z tego wynika tak duże odszkodowanie, które udało jej się uzyskać, bo ona uzyskała chyba 1 000 000 złotych odszkodowania, a do tego dożywotnią rentę w wysokości 800 zł miesięcznie, ale no jest to osoba tak właściwie okaleczona psychicznie, że nie wiem, czy ona kiedykolwiek będzie w stanie normalnie pracować, normalnie funkcjonować. Jest to no mega, mega trudne i przykre i właśnie najgorsze jest to, że ktoś zadał tyle bólu, po czym odsiedział 4 lata, i mało tego, zakon przyjął go z powrotem do siebie później, chyba dopiero wskutek właśnie działań znowu Katarzyny wraz z dziennikarzami. Chyba udało się doprowadzić do tego, żeby jednak no, nie miał kontaktu z wiernymi, z ludźmi, zwłaszcza z dziećmi. I właściwie tak czy siak, no, w jakiś sposób ten człowiek zostawił to za sobą, a Kasia po prostu będzie z tym żyła już zawsze i no, to jest chyba najbardziej przykra rzecz w całej tej historii. I na koniec chciałabym Wam dać taki cytat właśnie z początku tej książki. Wiedziałam, że zmierzenie się z przeszłością i tak szczegółowe jej opisanie będzie boleć, ale nie spodziewałam się, że aż tak. Przywoływanie tych wszystkich strasznych wspomnień bardzo dużo mnie kosztowało. Czułam, jak z każdą napisaną stroną to wszystko, co wycierpiałam, znowu wraca. I mimo upływu lat boli tak samo. I właśnie dlatego jestem bardzo wdzięczna Kasi za napisanie tej książki, za jej w ogóle działalność w sieci i naprawdę ogromną odwagę również w sądach, by walczyć o prawdę i sprawiedliwość. Proces Kasi jest bezprecedensowy. Jestem przekonana, że ta sprawa, kiedy wybuchła w latach 2008-2010 i kiedy toczył się w ogóle pierwszy proces karny, bardzo wiele zmieniła i dzięki temu między innymi coraz więcej mówimy na temat pedofilii w kościele. I wiem, że dziewczynę kosztowało to niesamowicie wiele trudu i cierpienia.
no, była nastolatką, która naprawdę nie miała żadnego wsparcia. Później już dorosłą kobietą, która również tego wsparcia miała nieproporcjonalnie mało, bo praktycznie żadnego, na przykład ze strony rodziny. A mimo to dalej podjęła tą walkę. I właśnie dlatego uważam, że Kasia jest niesamowicie silną, niezłomną i waleczną kobietą i no, jestem jej po prostu wdzięczna i naprawdę z serca dziękuję. Dziękuję za tą książkę i no, cieszę się, że ona powstała. Myślę, że takie książki po prostu muszą powstawać, żeby coś w ślimaczym tempie, ale w końcu zaczęło się w tej kwestii zmieniać. Zresztą, tak jak powiedziałam, już się zmienia. Myślę, że dzisiaj już ksiądz opiekujący się małą dziewczynką w takich instytucjach mógłby wzbudzić pytania i być może pomoże to kiedyś komuś, jakiejś ofierze. Mam taką nadzieję. Chociaż oczywiście wolałabym, żeby takich ofiar nie było. Ale właśnie ta książka też uczy tego, że zawsze trzeba reagować, zadawać pytania, jeżeli coś wydaje się podejrzane, bo naprawdę lepiej przereagować niż nie zareagować. I naprawdę, gdyby ktokolwiek na jakimkolwiek etapie zadał jakieś pytanie, zaczął ten temat drążyć, to jest szansa, że Kasia cierpiałaby krócej. Ona w tej książce powiedziała, napisała, że nawet jeden dzień mniej w tym mieszkaniu byłby ogromną ulgą. I właśnie to jest dla mnie taki dowód na to, że po prostu reagować trzeba zawsze i nie wolno odwracać wzroku po prostu od czyjejś krzywdy. I tego ta książka uczy, bo właśnie pokazuje, co może się kryć za czymś tak niewinnie z pozoru wyglądającym, jak to, że ksiądz pomaga dziewczynce, biednej dziewczynce z patologicznej, alkoholowej rodziny i się nią opiekuje i jest taki wspaniały, więc może nie zadawajmy zbyt wielu pytań. Myślę, że lepiej zadać jedno pytanie za dużo, nawet urazić czyjąś dumę, ale mieć pewność, że po prostu nikomu nie dzieje się krzywda. A najlepiej jest w ogóle nie zadawać pytań samemu, tylko po prostu zgłaszać to do odpowiednich instytucji. No i z tym Was już na dzisiaj zostawiam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ta historia do Was trafi i mam nadzieję, że ci z Was, którzy czują się na siłach, sięgną po tą książkę, bo myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo nam potrzebne dzisiaj. Oczywiście jak zwykle, jeśli podobało Ci się, jeśli doceniasz moją pracę, to włącz subskrypcję mojego podcastu w aplikacji, w której mnie słuchasz. A jeżeli już to zrobiłeś, to zapraszam Cię również na moją grupę na Facebooku. Grupa nazywa się Klub Czytelnika Przeczytane. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. W opisie znajdziesz również link do książki oraz link do bloga Kasi prowadzonego na Facebooku również. I do usłyszenia. Pa, pa!